Może nie tyle, co uderzyło, co po prostu wymieniliśmy między sobą doświadczenia z przeszłości, kto co robił. Są różne doświadczenia w naszej grupie. Ja powiem o sobie, jako że byłem pierwszy w grupie i może najbardziej gadatliwym. Chciałem powiedzieć może powiem o propozycji, którą po prostu ja wystąpiłem. Chodzi o to, żeby po prostu utrzymać ludzi starszych przy Kościele, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, żeby zachęcić młodzież do Kościoła. Ja zaproponowałem, żeby powstała po prostu w danej parafii powstaje grupa głoszenia Ewangelii. I tak jak jest napisane w Ewangelii, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, kto uwierzy, będzie zbawiony. Chodzi o to, żeby po prostu stworzyć grupę ewangeliczną w Kościele, oczywiście pod przewodnictwem proboszcza, i w tej grupie stworzą się pary, po dwie osoby. I na przykład parafia ma obszar A, B, C, D, I, E. I w danych obszarze opracuje grupa A, w drugim B, w trzecim grupa D. Z tych par. I teraz na czym dowcip polega? Żeby głosić Ewangelię na przykład w sobotę po południu, dzwoni się do danej osoby, do Kowalskiego, Piotrowskiego, i po prostu grupa idzie, umawia się na godzinę, przyjdzie, pomodli się najpierw, porozmawia oczywiście, co się w domu dzieje i co i tak dalej. Jeżeli nawet jakaś pomoc jest potrzebna, bo też bardzo ważną rzeczą jest, że nie tylko iść ze słowem, ale jednocześnie też iść czymś, zaoferować po prostu, jeżeli zadzwoni się do danej osoby i nie ma co jeść, no to wziąć ze sobą z parafii, ksiądz proboszcz ma różne konserwy i tak dalej, pójść do danej osoby, usiąść, pierwsze zapewnić po prostu byt, żeby człowiek nie był głodny, no i po prostu porozmawiać. I w ten sposób się tworzy taka więź między tymi, którzy przychodzą, a danymi osobami. I to po prostu to wszystko. Grupa, która jest odpowiedzialna za ewangelizację i w soboty, powiedzmy, i w niedzielę tak samo. W tym też ważną rzeczą jest szafarz. Jeżeli ktoś jest szafarzem, to jednocześnie idzie ze świętą komunię, udzieli świętej komunii w niedzielę danej osobie. Bóg zapłaci. A pani z której parafii jest? Z Rogowa. Z Rogowa? Z Rogowa, tak. No mnie wybrano, więc w krótkich punktach. Pierwsza rzecz to jest postawa ludzi w Kościele. Z tą postawą bardzo się wiąże, dlaczego inaczej znaczy źle. Żebyśmy się nad tym zastanowili. W związku z tym te uczucia trudne też utrudniają nam obraz i misji w Kościele, i nas w Kościele, i bardzo często za bardzo skupiamy się na tych uczuciach trudnych naszych i nie możemy się otworzyć na ludzi, a ta otwartość na wszystkich, ta gotowość do działania, do czynienia, do misji jest bardzo ważna. Dlatego mam takie dwie sentencje, że statek bez celu płynie donikąd, i sens rządzi światem motywacji. A dobry pasterz, czytaj ksiądz, potrzebuje swojej trzody tak samo jak trzoda potrzebuje dobrego pasterza. I tu jest wzajemność i uważamy, że tu jest klucz działania w Kościele. Wspólnota lokalna, patriotyzm lokalny. Miejmy też odwagę do tego, żebyśmy swoim życiem i swoim czynem głosili to Słowo Boże, świadomie, tu i teraz. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dobrze. Siostra w parafii, której działa? Matki Boskiej Zwycięskiej, najlepszej. Grupa trzecia. A chce siostra dostać zalewajkę? Oczywiście. I mogę nawet wegetariańską. U nas to, no, grupa była bardzo zróżnicowana. I takie wnioski, które nam się nasunęły.
Pierwszy wniosek to współpraca między parafiami, czyli na przykład wspólna droga krzyżowa po terenie, wspólna procesja Bożego Ciała, wspólne rekolekcje raz w tej parafii, raz w sąsiedniej. Tak, żeby nie było tak, że parafia jedna jest lepsza, a druga gorsza, tylko żeby parafie współpracowały ze sobą, ponieważ ludzi jest coraz mniej i to jest taki wniosek oczywisty. Kolejna rzecz, troska o dzieci i młodzież. Wiadomo, że z tym jest problem i trzeba działać na różne możliwe sposoby i nie zniechęcać się i próbować jak tylko się da. Ważne jest świadectwo własnego życia, to co sobą reprezentujemy, może mniej to co mówimy, ale bardziej to jacy jesteśmy. I żeby nie wykluczać ludzi, którzy są niewierzący i jakoś ich nie dyskryminować z tego powodu, tylko otwierać się na nich i wobec nich stosować miłość i miłosierdzie. Żeby też były różne inicjatywy organizowane w parafii, nie tylko religijne, ale właśnie takie, które dałyby możliwość tym niewierzącym zobaczenia parafii z innej strony, że nie tylko padamy na kolana i się modlimy, ale też potrafimy wspólnie coś zorganizować na wesoło, czy jakiś festyn, czy po prostu wspólnie się spotkać i porozmawiać. Istotną rzeczą jest adoracja, która jest w wielu parafiach i żeby to podtrzymywać i wytrwale modlić się, bo bez modlitwy to nic nie zrobimy. Dyżury liturgiczne, ewangelizacja na placach, żeby wychodzić do innych z tym, co mamy im do zaoferowania i żeby się nie bać i dawać przykład swojego życia. I wniosek taki na koniec, że jak mamy takie spotkanie synodalne, żeby było więcej czasu na pracę w grupach, bo nie wszyscy zdążyli się dogłębnie wypowiedzieć. Dziękuję. Wszystko zależało od waszej dyscypliny, siostro. Bardzo dziękujemy. Bardzo prosimy. Pani ja jestem przedstawicielką grupy piątej. Z parafii której? Z parafii świętej Teresy i świętego Jana Bosko. Z rzeczy takich konkretnych, które mogą być związane z misją, to padł taki bardzo dobry przykład pracy nad formacją ministrantów. Otóż w sytuacji, kiedy no coraz trudniej jest tych ministrantów pozyskiwać, padł taki sprawdzony pomysł, żeby zapraszać do służby ministrantów z ojcami. Ten pomysł, który w wypowiedzi jednego z uczestników wydawał się takim pomysłem odkrywczym i pan sobie wyobrażał, że no to będzie pomysł, który od razu zadziała, okazał się rodzić w dosyć dużych bólach i trudach, ale w końcu poprzez wytrwałość, modlitwę, on się zrealizował i no, oddaję to Ogłowi jako jeden z takich pomysłów wychodzenia do misji również w swojej parafii, żeby ewangelizować najpierw tych, którzy w tej parafii są. Drugi ważny moment, który trzeba podkreślić, to wszyscy doszliśmy wspólnie do wniosku, że punktem wyjścia do misji jest modlitwa. I czasami ta modlitwa sama już może być misją, ponieważ to jest ten niewidoczny aspekt misyjności. Modlitwa przygotowuje nas do działania. Również możemy omadlać tych, którzy są w misji. Tej modlitwy potrzebują również wszyscy kapłani. I trzecia konkluzja jest może bardzo banalna i oczywista, ale chyba no właśnie to potwierdziliśmy w swoich wypowiedziach. Mianowicie do misji muszą wychodzić wspólnie kapłani i wierni. Jeśli nie ma oddanych kapłanów, którzy dbają o swoją wspólnotę parafialną, to wierni nie są w stanie nic zrobić. Natomiast odwrotnie, jeśli mamy księży, którzy mają wiele pomysłów i gorliwości, a trafią na mur obojętności z naszej strony, to też no, niewiele da się zrobić. To, co mnie osobiście też tak
dotknęło w tych różnych wypowiedziach, to było to, że no wychodzenie do misji jest procesem i my, dzieląc się w grupie, pokazywaliśmy, że jesteśmy na różnym etapie tego procesu. Od w ogóle uświadamiania sobie tego, że każdy z nas jest powołany do misji, po takie już bardziej pogłębione refleksje. I to, co było też dla mnie osobiście takie budujące, no to właśnie rola zaangażowanych księży. Tam, gdzie się zmienili proboszczowie w niektórych parafiach i zaczęli działać, zaczęli proponować różne formy modlitwy, aktywności w parafii. Ludzie bardzo chętnie na to odpowiedzieli i no, mają takie poczucie, że nie tylko wreszcie coś się zaczęło dziać, tylko że po prostu oni rozkwitają w modlitwie, w budowaniu siebie do misji. I to osobiście dla mnie też było bardzo budujące. Czego i wam życzymy. Bardzo dziękuję. Ja reprezentuję grupę szóstą, parafia Świętej Rodziny z Łodzi. Co nas poruszyło? Na pewno poruszyło nas doświadczenie niebycia jedynym. Okazało się, że w naszej grupie znalazły się zarówno osoby, które aktywnie uczestniczą w pracach synodalnych, jak i takie, które w swojej parafii w synod się nie angażują. Ale zobaczywszy ogłoszenie, że mogą zabrać głos, mogą się zaangażować, przyszły tutaj. Pojawia się pytanie, dlaczego to zaproszenie nie wyszło z parafii. Kolejna rzecz, albo zostało niedostatecznie wyraźnie wyartykułowane. Jednym z wniosków naszej dyskusji było to, że brakuje konferencji między wielkimi słowami, które głosimy, a działaniem, które się dzieje. Ten brak koherencji jest tutaj gdzieś odczuwalny i zauważalny. Z pewnym zarzutem formułowanym przez osoby świeckie było pewne zamknięcie, którego mimo wszystko, mimo tego, że mówimy o otwartości, doświadczamy i może takiego przełamania i odwagi do wyjścia tych, którzy przychodzą z zewnątrz. Mieliśmy też szczęście pracować w grupie, w której znaleźli się kapłani i oni z kolei mówili nam, że my świeccy jesteśmy bardzo ważni w tym, żeby pomagać im wchodzić ich w rolę, bo rola, którą nauczyli się w seminarium, rola, którą podejmują będąc proboszczami, to jest też nowa rola życiowa, w którą wchodzą i oni też kształtują się w relacji z nami. Tak, w relacji z nami, z osobami świeckimi, więc tutaj chyba takim kluczowym słowem byłoby wejście w relację, otworzenie się na komunikację między sobą. I taki jeszcze jeden wniosek zanotowałam sobie, że musimy mieć to poczucie odpowiedzialności, że jeżeli zarzucam pewien banał w mojej wspólnocie, ale też jestem osobą, która wnosi swoją wartość i dzięki temu, że jestem, mogę podnosić wartość tego, w jakiej środowiska, w jakim się znajduję. Bardzo dziękuję. Przypuszczam, że pani jest z Retkini, tak? Grupa czwarta. W naszej grupie było 7 osób, jeden ksiądz, 6 osób świeckich. Z tych 6 osób świeckich, 4 mężczyzn jest szafarzami Eucharystii. Myślę, że to jest ważne. We wszystkich parafiach, które reprezentujemy, nie praktycznie synod albo jest na początku swojego okresu rozwoju, albo praktycznie synodu w ogóle nie ma. Zdarzyły się też 2 przypadki, gdzie praktycznie nawet o synodzie się nie mówi. Jeżeli chodzi natomiast o też ważną kwestię, to w 3 parafiach nastąpiła w ostatnim okresie, powiedzmy ostatni okres to 2 lata, zmiana księdza proboszcza. I tu jest dla mnie bardzo ciekawa obserwacja, mimo że te synody się nie odbywają, to świadectwo osób, które mówiły, pokazują, że jednak wielu z księży, tych głównie nowych księży proboszczów, tak naprawdę w sercu ma synod, ponieważ wiele decyzji, które się odbywają w parafii, zanim podejmą decyzję, konsultują to z wiernymi. I to jest bardzo ciekawe, że mimo że ci księża nie powołali u siebie grup synodalnych, nie działają w duchu, powiedzmy, tego synodu, tą metodą synodalną, to jednak oni naprawdę są bardzo synodalni, dlatego że
że po prostu widzą, że parafie mogą budować tylko wspólnie z wiernymi. Także tu chwała Panu za to. Zauważyliśmy, że bardzo duży problem w wychodzeniu do, nawet nie tyle w wychodzeniu do misji, ale w działaniu w parafii jest z jednej strony po stronie księdza, ale też po stronie parafian, że jest bardzo mały odzew na jakiekolwiek próby otworzenia się na parafian. Przykładem też takiego, taki bym powiedział, dziwnej postawy, przepraszam za słowo, nie potrafię tego inaczej powiedzieć, to było świadectwo jednego z szafarzy, który powiedział, że na ich trzech szafarzy w parafii praktycznie tylko jeden chodzi do jednej czy do dwóch osób, nie dlatego, że ksiądz proboszcz nie posyła, tylko że jak gdyby parafianie nie wykazują takiej potrzeby, żeby przyjmować świeckiego szafarza z Eucharystią u siebie. To jest moim zdaniem, pokazuje też obraz naszego Kościoła i trud, przed jakim no, wszyscy wspólnie stajemy. Natomiast to, co było, to, co jest moim zdaniem jeszcze na koniec już bardzo pozytywne i może nie odkrywcze, bo jest to chyba oczywiste, to to, że wszędzie tam, gdzie się odbywa dialog, można dużo więcej zdziałać i świadectwo w postaci przykładu działania księdza, który na przykład mówi, że nie ma pomysłu, jak sprzątnąć cmentarz. Okazuje się, że miejscowi wiedzą, jak to zrobić i to robią. Gdzie jest problem ze śmieciami, jak on pójdzie, pierwszy zacznie segregować, to nagle się okazuje, że kupa śmieci przed cmentarzem znika, bo inni zobaczyli, że ksiądz to robi, to może my też powinniśmy. I tych przykładów było dużo, dużo więcej. I jeszcze ostatnia już rzecz, że tego typu aktywności, typu pikniki parafialne, czy takie spotkania księdza proboszcza co jakiś czas po mszy świętej z zaproszeniem wiernych na rozmowę, co byśmy chcieli zrobić w parafii, nie przynoszą od razu efektu, ale one zupełnie zmieniają atmosferę w parafii, oczywiście na lepszą, one budują tą atmosferę. Także chwała Panu. Dziękuję serdecznie i ostatnie wystąpienie. Pierwsza pani, która się wypowiadała, Zofia, mówiła właśnie, że tak wskazywałem taki brak informacji na temat synodu w ogóle, tego parafialnego chyba też. Także taki niedosyt troszeczkę co do przekazu informacji. Mieliśmy w naszej grupie i żołnierza, i przedsiębiorcę, w związku z tym ich takie spojrzenie, że potrzebne jest takie też przywództwo duchowe ze strony księży, hierarchów. A z drugiej strony przedsiębiorca zwrócił uwagę na to głoszenie w takim życiu codziennym, ponieważ ma dużo spotkań takich biznesowych i on wtedy ma w gabinecie krzyż czy obraz Matki Bożej i wtedy jest w stanie też w takiej codzienności coś głosić. Nasz lider grupy podkreślił rolę otworzenia się księży na świeckich, na ich inicjatywy, żeby ich nie odtrącać tak od razu z góry, bo może się okazać, że ta inicjatywa właśnie zaangażuje w parafię, a w konsekwencji również synod więcej osób. Jeden z naszych członków, przedstawiciel parafii wiejskiej, wskazał na konieczność takiej normalności, delikatności, bo często naszym taką chęcią, zapałem możemy kogoś, no nie chcę powiedzieć zmiażdżyć, ale po prostu odtrącić, bo to też może być za dużo. Ja od siebie mogę dodać tylko, żeby może taką metodę małych kroków, żeby dać działać temu synodowi, żeby te kroki były takie z miłości i wtedy powinno być chyba dobrze. Dziękuję. Święta Anna, ksiądz Turek.